Jest to tak naprawdę forma zabawy, bardzo proste ćwiczenia, tak jak pani wspomniała, takie ogólnorozwojowe. Także tylko zabawa, uśmiech na twarzy i to jest w takich zajęciach najważniejsze. Tak właśnie chcemy robić, żeby te dzieci miały jakąś taką odskocznię od tego skomputeryzowanego życia na co dzień i żeby jak najwięcej czasu poświęcały na swój taki rozwój, nazwijmy to, ciała. Trenowały, mówię, nie jest ważne, czy koszykówka, czy siatkówka, piłka nożna. Każda minuta spędzona na boisku, na hali gimnastycznej da im jakieś korzyści dla zdrowia, dla ciała. Także to jest takie założenie tych zajęć. Panie trenerze, czy ciężko jest zapanować nad taką grupą dosyć małych dzieci? No, jak widać na załączonym obrazku, nie jest łatwo, ale sprawia nam to dużo radości. Zawodnicy dostają taki pozytywny zastrzyk energii, która nam będzie potrzebna w playoffach. Widzę, że dzieci tak samo się świetnie bawią. Także jak dwie strony są zadowolone, to nie może być lepszego układu. Podoba dzisiaj na zajęciach? Dobrze. Chciałbyś w przyszłości zostać koszykarzem? Tak. A dlaczego? No mam taką koszykówkę, bardzo dobrze tak strzelam gole i tak lubię to robić. A powiedz mi, dzisiejsze ćwiczenia są trudne, łatwe? Łatwe. Dziewczynki, jak wam się dzisiaj podoba na treningu? Dobrze. Chcesz grać w przyszłości w koszykówkę? Tak. A co wam się najbardziej tutaj podoba? Najbardziej mi się podoba wszystko. A mi się podobają tutaj piłki. Jak ci się podoba dzisiaj na treningu? Bardzo, bardzo, bardzo. Ćwiczenia trudne? Tak. Ale dajesz sobie radę? Tak. Mi jak ci się podoba dzisiaj na tych zajęciach? Dobrze. A co ci się najbardziej podoba? Ćwiczenia są łatwe? Tak. A chciałbyś zostać w przyszłości koszykarzem? Tak. A dlaczego? Bo to fajna praca i zabawna. Dziewczynki bardzo chętnie garną się do sportu. Powiem szczerze, że już gdzieś tam w kuluarach słyszy się, że jest zapotrzebowanie na taką właśnie drużynę. Także myślę, że w najbliższych latach na pewno jakaś się pojawi.